Chcesz założyć działalność i myć kostkę, elewację lub dachy? Musisz obejrzeć ten film do samego końca. W nim opowiem Ci o moim sprzęcie, myjce i samochodzie. Pokażę Ci każde narzędzie, wytłumaczę do czego służy, a na końcu dla stałych widzów opowiem o swoich planach na ten sezon. Hej, witam Was, tutaj Dominik. Szczęśliwie doczekaliśmy następnego sezonu, więc tak jak w poprzednim i jeszcze ubiegłym, pokażę Wam, jakim będziemy dysponować sprzętem, bo tak jak widzicie, są delikatne zmiany. Zaczynamy od auta. Auto zmieniło się nie do poznania, jest już zielone. Mamy owiewkę, dawno już o niej myślałem i tutaj matowy znaczek. Felgi też się zmieniły, są większe i przede wszystkim ciemniejsze. No i aluski także pasują nam do całości. Zieleń, biel, ambasadorzy Dibo z tyłu. Ja, tutaj z boku, sociale, moje, ambasadorzy, mycie, co tu jeszcze? Pamiętajcie, fachowcy myją zielonym, lecimy do tyłu. Myjeczka, dużo większa, za chwilkę Wam o niej opowiem. Mówiłem Wam ostatnio, że minusem myjki jest to, że nie można otworzyć drzwi tylnych. Otóż tutaj można. No w końcu. Przyczepa na podwoziu ciężkim z hamulcem, dużo mocniejsza niż poprzednia. Mam nadzieję, że widzicie, że też jest dużo większa. Niech to się Wam kojarzy z ciuchami. SK no to pewnie small, M to jest medium i tutaj WK+. WK+, to znaczy, że mamy, chciałoby się powiedzieć, w końcu funkcję odchwaszczania. Więc no, w tym sezonie na pewno będziemy dużo odchwaszczać. Ostatnio mieliśmy 200 przez chyba 18, z tego co pamiętam. Tutaj mamy 250 przez 25. Co te oznaczenia znaczą? Masło maślane, ale niech będzie. 250 to jest ciśnienie, a 25 to jest wydatek wody na minutę. Tył wygląda też dużo lepiej. Przyczepka jest dużo większa i nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy mega wygodną rzecz. To znaczy, tutaj mamy dodatkowy zwijak, i na tym zwijaku jest wąż, czyli wąż do wody. Właściwie nie musimy go kompletnie wozić już w aucie. No i tutaj klasyka, czyli nasz zwijak. W tym miejscu mamy pojemnik na wodę. Jest on zdecydowanie większy niż w poprzedniej myjce. No i powiem Wam, że widać, że ta myjka też jest duża, gdy się ją otworzy. Nie jest na jednym zamku, tylko na dwóch. Cyk. I tutaj. Cyk, podnosimy. No i patrzcie, jaki to jest kawał sprzętu. Przecież to jest wyższe niż auto. Aż podejdę dalej, no pewnie, że wyższe. Że to wszystko jest nowiutkie, czyściutkie. Fajnie to wygląda. I tak, tutaj, zobaczcie, tego wcześniej nie mieliśmy. To są takie uchwyty na lance, więc fajnie, można jechać osobówką na przykład na jakieś szybkie zlecenie, szybkie testy, nie trzeba wozić wszystkiego ze sobą. Ogólnie tutaj jakoś tak jest więcej miejsca, przynajmniej tak mi się wydaje. Kółeczka do odchwaszczania, lanca do odchwaszczania, fajny, fajny taki w ogóle pojemnik w tym miejscu, no takie właśnie jakieś takie głupotki, więc można to wozić, ja nawet podejdę dalej, zobaczcie jak wygląda kocioł. Też jest dużo większy. Ogólnie, jeżeli chcielibyście zakładać taką działalność, bo podejrzewam, że dużo osób właśnie dlatego włączyło ten film, to pamiętajcie, że dzisiaj ciepła woda, no to to już jest, wiecie, podstawa, nie? Dzisiaj zaczynać się z zimnowodną, moim zdaniem, słabo, nie? Ja nie mówię o odchwaszczaniu, nie mówię o takich przyczepach. Ogólnie, żebyście mieli podgrzewacz. Zawsze można mieć przecież hotboxa, wychodzi to taniej. Ale widać, że jest no dużo większy niż poprzedni. Zamykamy. I zaczniemy sobie omawianie sprzętu. Jedziemy sobie po kolei i pakujemy auto. No to zaczynamy. Trzy kółka do czyszczenia, tak zwane mosmatiki. Coś, co jest najważniejsze podczas mycia kostki, ponieważ pozwala Wam myć ją w taki sposób, aby nie chlapało na boki. Oczywiście, tak wiecie, do pewnego stopnia, natomiast faktycznie jest to niechlapiąca metoda. Duży mosmatik, 50,
To z tego co pamiętam chyba 39, a to 29. Trzy kółeczka, nie zawsze mam je wszystkie na aucie, natomiast są w pogotowiu. To idealnie nadaje się do mycia dużych powierzchni, ale z małą ilością muchu albo z malutką spoinką, ponieważ śmigło pod spodem nie chodzi tak szybko, żeby to kółko nadawało się na każdą kostkę. Tutaj faktycznie tego kółka używam chyba najczęściej, ponieważ jest fajnie wypoziomowane między tym a tym. To kółko ma, z tego co pamiętam, właśnie 39 centów, 3 kółka dookoła. Fajnie się trzyma, ponieważ tutaj, zobaczcie, jest już inny system. No i co? Nadaje się właściwie na każdą powierzchnię, ale jest już lżejsze i mniejsze, dlatego na przykład taką obwódkę, takie chodniki wokół domu można spokojnie myć tym kółkiem. Natomiast ulubionym moim Osmaticiem jest ten mały. Dlaczego? Ponieważ spędziłem z nim najwięcej czasu. Gdy macie słabą myjkę, bądź gdy zaczynacie, postawcie na takiego małego Osmatica, ponieważ on nie potrzebuje aż tak dużo wody i przepływu, żeby napędzić to śmigło, więc przy mniejszej myjce zda egzamin ten Osmatic dużo lepiej. Natomiast my już myjkę mamy porządną, więc możemy bawić się trzema jednocześnie. Dalej idziemy, plandeki. Dużo plandek, masa plandek, plandek nigdy dość. Myjecie kostkę, trzeba czasami coś osłonić. Wyjecie elewację, trzeba osłonić krzaka. To nic nie waży, nic nie zajmuje miejsca, więc polecam mieć na aucie tego dużo więcej. Tutaj cała wystawka, jeżeli chodzi o lance. Zaczynamy od najdłuższych. Otóż lanca teleskopowa do mycia elewacji. Natomiast nie polecam jej do mycia elewacji z tego względu, że wyciągając poszczególne elementy, wyciągając poszczególne sekcje, ta ostatnia jest mega cieniutka. No i co to daje? No to daje, że dysza chodzi nam na boki. No i niestety taką lancą nie myje się zbyt dobrze, natomiast przydaje się czasami, więc fajnie byłoby mieć na aucie. Lanca długa, a właściwie kij, czy też teleskop do mycia wodą demi. Czyli co? Fotowoltaika i oczywiście okienka. Tutaj lance, nie będę mówił o każdej, albo będę mówił o każdej, a co się będę? Będę mówił o każdej i co? Ta długa, gięta lanca nadaje się idealnie do mycia elewacji. Dlaczego? Ponieważ stoicie na dole i tą lancą jesteście w stanie dostać nawet tutaj. Zobaczcie, jeszcze macie jakby przedłużenie ciała, czyli tutaj i jeszcze tam jesteście w stanie spokojnie taką długą lancą dostać. Ta lanca mniejsza i też gięta fajnie nadaje się do mycia kostki, ponieważ bierzecie i zobaczcie, tutaj jest pistolet, więc idealnie nadaje się do mycia kostki. Jeszcze jest zgięta na dole, więc można fajnie jej używać. No ale mamy też kolejną giętą i tutaj oczywiście ona spoko do mycia elewacji, natomiast do mycia kostki też całkiem ok dla osoby wyższej. Na przykład dla mnie ona też jest całkiem fajna i też oczywiście się przydaje. Tutaj ważna rzecz, właściwie powiedziałbym najważniejsza podczas mycia kostki, zwłaszcza właśnie przy pomocy dyszy i lancy. Otóż jest to dysza do spłukiwania. Właściwie lanca do spłukiwania, a dysze są na końcu. Ja już myślę o tym, co powiem za chwilę, ale zobaczcie. Wszędzie są, wszędzie mamy po jednej dyszy, a tutaj są dwie. I jesteśmy w stanie szybko i fajnie pogonić cały syf i wszystkie zanieczyszczenia z mycia kostki. Tutaj lanca z Dibo, zobaczcie, jest taką metalową obudową, idealna do mycia elewacji. Tutaj oczywiście możecie sobie zastosować dyszę taką, jaką chcecie. Kolejna lanca, taka sama, natomiast z wymienną główką. Na końcu myślę, że wszyscy kojarzą tą dyszę. Zobaczcie, łatwe wyjmowanie. Ja tutaj muszę trzymać, natomiast zobaczcie. Tyk i gotowe. Więc może mi to wyjdzie jedną. O, widzicie? Jest ok. Lanca do czyszczenia na parze. Ona jest już zupełnie inna. Zobaczcie, tutaj cieniusieńka końcówka i daje nam to taki płaski efekt na końcu. Oczywiście mycie pomników, mycie kostki, mycie czego tam jeszcze, w pewnym sensie odchwaszczanie też, bo na parze można także odchwaszczać. Tutaj lanca dla dzieci. Może nie dla dzieci, ale słuchajcie, czasami się przydaje. Uwierzcie mi, jesteście gdzieś, nie wiem, na elewacji, jesteście blisko elewacji. Nie chcecie trzymać, wiecie, tak,
no nie, pistoletu, no bo tutaj będzie wszystko bolało. Ale w takim przypadku w ten sposób możemy myć. I tutaj lanca do Mozmatika. Tak jak Wam mówiłem, Mozmatik ten jest na jednej lancy, więc dajemy ją sobie tak. Tutaj pistolet i system mocowania do tego Mozmatika jest dokładnie taki. Idziemy sobie dalej, bo w ogóle muszę przyspieszać, bo ja zawsze dużo gadam, a wiem, że nie każdego to obchodzi i będziecie przewijać. System do mycia wodą Demi. To, co już mówiłem, okna, fotowoltaika, mały systemik, fajny, kompaktowy, zmieści się na każde auto i szczerze powiedziawszy, no, największą zaletą jego jest to, że jest tani. Kolejna rzecz. Często pytacie, i to nie tak często na zasadzie, że wiecie, jedno pytanie w miesiącu, autentycznie często piszecie, w jaki sposób zmierzyć kostkę. Więc oczywiście polecam dalmierze, ale jeżeli mamy długi jakiś podjazd, no nie wiem, mielibyśmy zmierzyć ten element odtąd dotąd, no to myślę, że całkiem spoko, ale jak macie faktycznie tej kostki dosyć dużo i ten podjazd jest mega długi, wówczas no nie każdy dalmierz to złapie, albo ciężko będzie przycelować w jakiś element będący daleko. Więc bierzemy sobie takie koło. Tyk. I zobaczcie, jedziemy. Ktoś mi powiedział, że to jest jak policja podczas wypadku. No to niech będzie jak policja podczas wypadku. I tutaj chodzi nam ten licznik. No i mamy już całą powierzchnię. Ustoisz tak? Ustoi. Pachołki też nic nie zajmują miejsca, też nic nie ważą, a fajnie byłoby mieć, czasami postawić na jakimś, nie wiem, mostku, być może na chodniku, tak żeby ktoś widział, że coś się dzieje. Dmuchawa. Niby się to nazywa dmuchawa do liści, natomiast ja do liści jej nie używam. Fajnie byłoby czasami zdmuchnąć zanieczyszczenia takie lżejsze przed myciem kostki, w sumie między innymi liście też, ale też nadaje się idealnie do zdmuchnięcia piasku po zapiaskowaniu spoin w momencie, gdy myjecie i piaskujecie kostkę. I tutaj tak wyciągnąłem też całą wystawkę. Wygląda śmiesznie i dziwnie, ale też pytacie, co mam, no to odpowiadam, nie? Miotły. Nie powiem, że mioteł nigdy dość, bo znowu bez przesady, natomiast te ulicówki są spoko do zasypywania piaskiem spoin. No co? No co się dzieje? Miałeś nie przychodzić do filmu. Co za typ. No to odejdź. Miotła. Spoko do zasypywania piaskiem spoin. I ta duża też jest ok, ale na większe powierzchnie. Co tutaj jeszcze mamy? Gumę. Guma oczywiście też idealnie nadaje się do... Jest gunielisz mnie. Też idealnie nadaje się do, wiecie, ściągania jakiejś wody, może jakiejś kałuży. Tutaj łopata. To jest łopata śniegowa, natomiast nie używam jej do śniegu, tylko do przesypywania właśnie zanieczyszczeń na taczki. No co? Wiem, że chcesz być gwiazdą YouTube'a. Wiem, ale to jest mój kanał. No załóż se swój, ej. Łopata metalowa. Czasami się przydaje, gdy mamy jakiś cięższy piasek, zwłaszcza przemoczony. Potem tutaj mamy jeszcze małą łopatkę, też się przydaje. No i oczywiście woda do picia na sam koniec. Tata nie upilnował psa i się pyta, masz jeszcze, jest ten odcinek jeszcze? Mówisz tam coś? Mówisz? Tak, tato, mówię. Jedziemy dalej. Sprzęt leży już tutaj na dole. Opowiem Wam po jednym, dwa zdania o każdym z nich. Mam nadzieję tylko, że nie będzie słychać tych szeleszczących kamieni i nie będą Wam przeszkadzały. Jedziemy sobie od początku. Taczki. Ja mówię, że to są taczki, a to jest podobno taczka, więc niech będzie po Waszemu. Taczka. Nowa, większa. Po co? Ano po to, żeby wywozić wszystkie zanieczyszczenia podczas mycia kostki. Tutaj też jest but typu laczek, oczywiście potrzebny do tego, aby przerzucić się po całym zleceniu właśnie w takie buty, żeby ta stopa jakoś odpoczęła. Jedziemy sobie dalej. Sprzęt do nanoszenia chemii na elewację. Taniocha, chińszczyzna, badziewie, ale póki działa, niech jeszcze będzie. Kolejna skrzyneczka. I to jest skrzynka narzędziowa. Polecam każdemu, aby taką skrzynkę miał, ponieważ wiele rzeczy podczas zlecenia jest nas w stanie zaskoczyć. Trzeba mieć jakieś takie podstawowe narzędzia typu młotki, jakieś obcęgi, taśmy do mierzenia. Polecam oczywiście każdemu. Następna skrzynka. Tutaj nie będziemy pokazywać, ponieważ to jest tak zwana skrzynka typu śmietnik. Tam jest wszystko i nic, czyli coś, co nie pasowało do pozostałych skrzynek.
odkurzacz przemysłowy. Mega ważna rzecz podczas mycia kostki. Jeżeli woda i wszystkie zanieczyszczenia lecą Wam w krzaki, być może w jakieś klomby, albo są koleiny na kostce, no to wówczas wciągacie sobie to takim odkurzaczem i odpompowujecie z tyłu, ponieważ do takich usług polecam Wam oczywiście odkurzacz z pompą, tylko wtedy to ma sens. Przedłużacz, wiadomo, zawsze się przydaje, między innymi do odkurzacza. Tutaj skrzyneczka, gdzie mam same akówki. Ważne rzeczy, zwłaszcza, nie wiem, na przykład do montażu płotków śniegowych. Tutaj oczywiście, jeżeli ktoś chce mieć biznes mycia wysokociśnieniowego, niekoniecznie jest mu to potrzebne, natomiast ja zawsze na aucie mam. Kolejna skrzynka, też same akówki, natomiast już mniejsza ilość i rzadziej używane. Tą skrzynkę omijamy, ponieważ tutaj mamy tylko Boscha, natomiast to, co jest istotne dla Was, to moim zdaniem to jest ta skrzynka. Otóż w niej są wszystkie rzeczy do myjki wysokociśnieniowej i do węży. Co to znaczy? Zapasowy pistolet. Mega ważna rzecz. Nie wiadomo, kiedy się wysypie. Być może będziecie daleko od domu. No i co? Trzeba mieć coś zapasowego. Złączki, niezłączki, przejściówki, wężyki. Złączki także do kabli. Takie złącza. Co tam jeszcze? Jakieś wężyki, uszczelki. To wszystko jest w tej skrzynce. Mega ważne podczas biznesu pod tytułem mycie powierzchni. Kolejna skrzynka, też ważna, ponieważ tutaj mamy sitka, siteczka. To jest to w ogóle taka skrzynka, żeby wrzucić do niej jakieś wilgotne rzeczy. To znaczy, jeżeli tutaj pocieknie jakaś woda, jakiś płyn, to się nic nie stanie, ponieważ tutaj wszystko jest podobne. Pianownica, wiadomo, do nakładania płynu albo, nie wiem, odgrzybiacza. Tutaj tym nanosimy płyn podczas testów mycia elewacji, trzy opakowania, po to, żeby przetestować trzy płyny. Sitka, lejki, wężyk do mycia wodą demi, do wycia to później, zwłaszcza w pełni księżyca, no i szczotka do mycia wodą demi. Oczywiście do czego się przydaje? No wiadomo, do mycia okien i fotowoltaiki. Będzie o tym specjalny odcinek. Kolejna skrzyneczka, może mniej istotna, natomiast zawsze przydatna, czyli taka, powiedzmy, samochodowa. Kable, nie kable, jakieś koluszka, klocek, jak widzicie, pod przyczepkę albo pod samochód. No i tutaj ważna rzecz, to jest fajna opcja do zabezpieczania przyczepki. To jest taka kulka, wkładacie, zaciskacie przyczepkę, zamykacie na klucz, no i wtedy możecie być pewni, że nikt Wam tą przyczepką nie odjedzie. Oczywiście jakby ktoś chciał, to Boszem tutaj przetnie, ale przeciąć takie coś w nocy na pewno byłoby ciężko i byłoby to słychać. Kolejna skrzynka, rzutka. Podczas mycia dachu przerzucamy i wiążemy linę z tyłu. Oksy leżą właśnie tutaj. Dodatkowo maska do malowania z 3M-a i tutaj mamy też kable, kabelki, uwierzcie mi, kabli nigdy dość. Skrzynka z jakimiś takimi mocowaniami, to możemy ominąć, biznes mycia nie na tym polega, natomiast mi się przydaje. Tutaj kolejna rzecz, do mycia okien. Po co? Na przykład do mycia okien po myciu elewacji, czyli okna są schlapane płynem, podchodzicie, ściągaczka i można to umyć, jeżeli ktoś nie ma systemu do mycia wodą demi. Ja mam, więc po co wożę i to, i to? Czasami się schlapie jedno okno, bez sensu jest wyciągać cały system, przepuszczać wodę, wtedy misiek, ściągaczka, szmatki zawsze się przydają. A jeżeli jesteśmy już w temacie szmatek, to szmatek na budowie, szmatek w takiej działalności nigdy dość. Zawsze miejcie pełen kosz, czyściwa, no i tutaj oczywiście, żeby zabezpieczyć łapki, też polecam. To oczywiście się później wyrzuca, natomiast czyścimy powierzchnię, więc no, dobrze byłoby oszczędzać dłonie i paznokcie. Co tutaj jeszcze? Słuchajcie, to jest po to, żeby uciąć gałązki. Z tego się ktoś śmiał kiedyś, że po co mi coś takiego? Chyba po to, żeby, nie wiem, gonić właściciela. Otóż nie. Czasami jest tak, że na przykład jakieś gałązki spadają Wam na dach albo na elewację, więc dobrze byłoby je przyciąć. Dlatego zobaczcie, cały system do tego. Nogi też się przydają. To jest łopatka do wyciągania całych zanieczyszczeń z mycia kostki, z takich, wiecie, odpływów liniowych. Też się przydaje, ona jest dosyć wąska i fajnie wchodzi, mega spoko. Tutaj kolejna rzecz,
to też chciałem Wam pokazać. Szalenie istotna, jeżeli myjecie elewację, dachy, noga. Czasami wychodzicie, jest krzywo, podkładacie sobie taką nogę, wówczas na spokojnie jesteście w stanie stanąć na krzywym. Aha, i tutaj jeszcze jedna jest taka łopatka. Uczymy się, ta jest cieńsza. Jeżeli ktoś ten odpływ ma cieńszy, czasami się przydaje, nawet powiem szczerze, ta chyba przydaje się częściej niż tamta. Więc jakbyście chcieli kupować jedną, to polecam tą. Zabezpieczanie okien. Może być podczas mycia elewacji, ale także do malowania. Pędzle, pędzelki. Czasami trzeba nanieść płyn jakoś tak, wiecie, punktowo, na przykład na kostkę. Są jakieś delikatne plamy, żeby nie lać. Fajnie byłoby mieć jakieś pędzle. Czasami trzeba zabezpieczyć okno. No to wiadomo, folie, foliki. To są lekkie rzeczy, nie przeszkadzają w aucie. No i nasadki. Też ktoś się śmiał, po co mi cały zestaw nasadek? Przecież ja będę mył powierzchnię. Otóż, jeżeli będziecie mieli Mozmatika, to Mozmatik, jak zapewne wiecie, ma przecież pod spodem dysze. I te dysze niestety się zużywają, więc żeby łatwo i szybko, przyjemnie wymienić te dysze, wówczas korzystamy z nasadek. Jak długo wytrzymują dysze? Też pytaliście? Wiecie co, zależy kto jak myje i kto ile myje. Jeżeli nie tańczą Wam kamienie pod Waszym talerzem, wówczas jeden, dwa komplety na sezon to będzie ok. Wszystko to, co tutaj widzicie, ląduje na aucie. Skrzynki już na aucie, dołożyłem od siebie jeszcze paliwko i z tyłu sprzęt alpinistyczny i linki. Tutaj i tutaj. Kaski, uprzęże i cały sprzęt. Nie wiem jak mam sobie usiąść, żeby było wygodnie i dobrze, ale niech będzie, że tak. W tym momencie chciałem Wam opowiedzieć o swoich planach na cały ten sezon. To i tak jest sekcja dla tych, którzy oglądają cały czas kanał, bo podejrzewam, że tacy przypadkowi widzowie, no nie będzie im się chciało czekać do samego końca. Powiedzmy, że powiem to jak najszybciej się da. Jak widzicie, siedzę na tle skrzynek Milwaukee. I wspólnie z panem Milwaukee, czyli z Sebastianem, będziemy mieli dla Was kilka filmów. Między innymi planujemy zabudowę samochodu i na pewno też będą testy narzędzi. O poprzednich skrzynkach na pewno nie będę wypowiadał się negatywnie. Są to fajne skrzynki, ale czas na zmianę, no i czas na coś fajniejszego. Pokażę Wam, że jest to mega wypasiony zestaw. Ze sklepem dalmierze.pl będziemy mieli także fajny odcinek, bo często pytacie, w jaki sposób mierzyć elewację, kostkę, dach. No to tutaj pokażemy Wam, w jaki sposób to wymierzyć, nawet nie podchodząc do dachu czy elewacji. Myślę, że będzie to też ciekawy odcinek. No i tutaj moje plany, jeżeli chodzi o kanał. Chciałbym mocniej się na nim skupić, chciałbym puszczać Wam więcej filmów, chciałbym, żeby filmy nie tylko były o myciu, ale też inne, więc zobaczymy, jak przyjmą się testy tych narzędzi. Będę chciał to wykonać dla Was dobrze i tak, wiecie, sumiennie. No i co? Jeżeli chodzi o liczby, to w momencie, gdy to do Was mówię, to kanał mniej więcej ma 50, tam 1, 2 tysiące subów i ma mniej więcej 20-21 milionów wyświetleń, więc uwaga, powiem to, chciałbym mieć w tym sezonie złoty przycisk i 100 tysięcy subów. Czy to wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia, a liczbę wyświetleń chciałbym podwoić. Będziecie mogli mieć bekę pod koniec sezonu, że to nie wyszło, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Będą ciekawi goście, jeszcze nie mogę powiedzieć kto, ale będzie masa znanych twarzy. Masa to znaczy kilka znanych twarzy i nie będzie to masa ten, wiecie, gangus. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No i powiedziałem wszystko, co chciałem i też to, czego nie chciałem. Mam nadzieję, że to się na mnie nie zemści. Zostańcie ze mną, bądźcie ze mną. Będzie więcej filmów, przynajmniej taką mam nadzieję. Jeżeli coś Wam się będzie podobało, piszcie zawsze komentarze, bo to zawsze napędza YouTube'a, żeby polecać filmy dalej. Jeżeli coś wam się nie podoba, to też piszcie. Co tam jeszcze? No zostawcie zawsze tę łapkę, bo to też polepsza zasięg. No i chyba tyle.
To będzie fajny sezon, zobaczycie. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.